Panie i panowie, chłopcy i dziewczęta, rozpoczynamy pierwszą grę tego drugiego Best of Three MLG Providence. Wielki finał! Naniwa jako czerwony Protoss w lewym górnym rogu, jego przeciwnik skilozaurowy Lino, grający tutaj pod nickiem Timber, gra jako niebieski zerg. Naniwa musiał wygrać to pierwsze Best of Three, żeby po prostu zakończyć cały turniej. Niestety nie udało mu się to i przechodzimy do drugiego BO3, gdzie zobaczymy, czy Naniwa pozbiera się troszeczkę po tej jednej wygranej, ale dwóch, no można powiedzieć, że interesujących przegranych, i czy swojego przeciwnika zmiażdży swoim naprawdę bardzo reaktywnym Protossem. Jak na razie buduje, będzie decydował się na Forge Expand. Linok tymczasem, the Linoctopus, jak to niektórzy go nazywają. Muszę przyznać, że podoba mi się jego styl gry, podoba mi się to jego całe agresja, ta agresja naprawdę jest fajna, bo świetnie się to ogląda. I tutaj chciałbym się zastanowić, co będzie starał się robić w tej następnej grze, bo tak naprawdę bardzo często widzimy z jego strony Roach'a, troszeczkę mutalisków nam się pojawiło także na polu bitwy. I tutaj, no, może będziemy widzieć naprawdę jakieś ciekawe rozwiązania z jego strony. Podczas gdy Naniwa tak naprawdę robi dokładnie to, co robił w poprzedniej grze, w poprzednich grach, można by tak powiedzieć, czyli po prostu Forge Expand, ale chyba znowu, zwłaszcza, że jesteśmy na Tal'Darim Altar, rozpocznie od Nexusa. Tymczasem Linok już stawia gaz oraz pól i to był chyba 15 gaz, 14 pól, z tego co zauważyłem. Podczas gdy Naniwa oczywiście cały czas go skautuje, nie chce odjechać tym probem, no i także tutaj tak w stylu haka denerwuje jednego z dronów swojego przeciwnika. 17 życia tutaj na tej probie zostało, jeszcze 25, czyli 20 oraz 5 tarczy. Jeśli nie gracie w StarCrafta, to Protossi mają tarcze na każdym swoim budynku oraz jednostce, które po chwili się odnawiają. Jak zauważyliście, ten prob już ma z powrotem 20 tarczy. One, kiedy jednostka nie jest atakowana, bardzo szybko się odnawiają. Zerkowie oczywiście po prostu się regenerują, ponieważ są takimi obślizgłymi tworami. Zresztą to jest cała historia na ten temat, ja już nie będę was tutaj nudził. Naniwa tymczasem buduje Forge'a zaraz po Nexusie, no i chyba pojawi się tutaj za chwileczkę także Gateway. Jak wygląda tutaj sprawa Linoka, on buduje 4 Zerglingi oraz Queen'a Speed, także nam tutaj wyszedł do przodu. I no i wyciągnął Harvestery, bardzo często tutaj widać, że zostawia jedynie jednego drona w gazie. No i zobaczymy, co zrobi Naniwa. On już posiada budującego się Gateway'a, jest także kanon, musi po prostu zawolować tą część i będzie dosyć bezpieczny. Nie zdążył tutaj nic zrobić, jeśli chodzi o blokowanie wylęgarni Linoka i no tak naprawdę nie sądzę, żeby mógł cokolwiek zrobić, bo 4 Zerglingi bardzo szybko radzą sobie z pylonami, niszczą je szybciej niż one się budują. To są właśnie takie małe rzeczy, o których należy pamiętać. Tymczasem mamy Overlorda, który za chwileczkę zauważy budujący się Nexus. Już chyba w tym momencie, a może... dokładnie teraz ten Nexus już się zbudował. No i mamy Nani, który za chwileczkę postawi nam Cybernetic Core. Przynajmniej takie mam wrażenie. Dokładnie tak, Cyber już się buduje. Bardzo ładnie tutaj tą probą blokuje. Roach Warren, czyli takie samo otwarcie jak w jednej z jego gier, jeśli chodzi o Linoka. No i te Roach'e widać, że bardzo lubią. Świetnie otwiera tymi pierwszymi 6-7 Roach'ami, gdzie tworzy taki pressing w stronę swojego przeciwnika i to mi się też podoba. Nie stawia go to w przegranej sytuacji ekonomicznej, co ciekawe, i Linok widać, że ten build ma bardzo opanowany. Tymczasem mamy Naniwę, który już wybiega swoim pierwszym zelotem. Ja nie wiem, czy to jest taki fantastyczny pomysł, żeby tym zelotem akurat gdzieś tam biegnąć, zwłaszcza jeśli jesteśmy na Tal'Darimie, który jest ogromną mapą i ten zelot może mieć problemy z powrotem do domu. Tutaj jest kilka zerglingów, zaraz zobaczymy, są już dokładnie 4 i Linok może być w stanie tymi 4 zerglingami zniszczyć zelota. Dokładnie tak, spójrzmy, jak będzie ładnie mikrował z tymi zerglingami. Dokładnie tak, zaraz zobaczymy, czy Naniwa będzie... O, świetnie, wszystkie te 3 zerglingi mają po 4-5 życia. No muszę przyznać, że to było niesamowite. Bardzo ładnie zamikrował, zniszczył tego pierwszego zelota. Tymczasem mamy Sentry. Oj, dokładnie tak. Zaanulował także tutaj swoją ekspansję Linok, podczas gdy wybudował troszeczkę więcej zelotów, ale spójrzcie, nie pokazuje tych Roach'y. Nie pokazuje tych Roach'y swojemu przeciwnikowi. Zaraz zobaczymy, czy on je zauważy. Nie! Nie zauważył Roach'y, więc to może być naprawdę bardzo duży kłopot dla Naniwy, który buduje drugi Sentry. O mój Boże, to nie jest jednostka, którą powinien w tym momencie budować. Powinien być to Stalker. Jeśli by zauważył, oczywiście wybudowałby pierwszego Stalkera oraz postawił kilka dodatkowych fotonkanonów. To jednakże się nie dzieje. I Linok, naprawdę bardzo dobra pozycja. Naniwa za chwileczkę straci swojego pierwszego fotonkanona. Wygląda na to, że to już chyba będzie koniec.
koniec. Te kanony na pewno nie będą w stanie zrobić tutaj absolutnie nic. Czy będzie rzucony jakikolwiek force field? Wygląda na to, że nie. Gateway jest wywoływany, ale to było split second dosłownie, jak wyskoczył tutaj ten drugi sentry. Gateway nam pada. Naniwa stara się wybudować jeszcze dwa kanony. Jeszcze pylon tam tutaj się buduje. No i to jest chyba w sumie dokładnie tak. GG Naniwa zostaje zmiażdżony w tym drugim best of three. Bardzo mocnym pushem. 7.22, totalny czas tego replaya, muszę przyznać, że no nie spodziewałem. Linok w pierwszej, nie, oglądnijcie pierwszą grę, zobaczycie jaka jest różnica w tym, że Naniwa zauważył Roach'e, a tutaj w tej czwartej tak naprawdę, gdzie ich nie zauważył. A ja dziękuję bardzo i za chwileczkę wpadamy do gry numer 5.